Wymykanie się z domu w Sims 2-3 i 4. Sims 2 Simowie mogą wymykać się po godzinie 22 używając do tego telefonu i prosząc innego Sima, aby się z nimi wymknął. Po pierwsze, jeżeli dorośli śpią, podjedzie na Steam w sportowym samochodzie bądź limuzynie, po czym możemy się wymknąć. Sim będzie wtedy starał się iść po cichu, o czwartej Sim wróci do domu. Jeżeli wasz Sim zostanie przyłapany, to osoba, z którą musi się wymknąć odjedzie, a Sim zostanie okrzyczany i wysłany do łóżka. Istnieje też możliwość, że Sim podczas wymykania się zostanie złapany przez policję i ta policja będzie eskortować go do domu. Sims 3, gdy nastolatek wyjdzie po 23 z domu, to dostaniemy powiadomienie o godzinie policyjnej. Jeśli to Duża szansa na to, że zostaniemy złapani przez policję i eskortowani do domu. Taki nas zostanie określony przez rodzica, a z dodatkiem pokolenia Sim dostanie dwa dni szlabanu. Im z cztery być rodzicem, na tablicy możemy ustawić godzinę trzynocnej. Jeżeli SIMowie pozostaną poza domem za długo, ich rodzice wyślą im wiadomość przypominającą o powrocie. Jeżeli zignorujemy tę wiadomość, to Simowie zaczną tracić punkty odpowiedzialności. I rodzic może samemu wybierać reakcję na niezastosowanie się do trzynocnej. Możemy poznać o tym spokojnie, stanowczo, surowo albo do szlaban i wybrać, czego zakazujemy. Z dodatku celne lata wymykanie się odbywa po tym, jak przyjaciela, aby wymknąć się potrzeba specjalnego okna,